Co tam, synuś? No. Co chciałeś mi powiedzieć? Że kupiłeś sobie do szkoły kalkulator. Tak, mieliśmy lekcję. O kurczę, taki duży kupiłeś. Taki. Taki duży kalkulator? Mówiłem ci mały, weź kup. No nie było mniejszy. No dobra, no jak ten? Wiesz, tam. Ile kosztował? 20 zł? No 20, bo nie było mniejszy. Ekstra, no to teraz będą lepsze wyniki. Ja tak wchodzę do klasy i pani mówi, no i ktoś tam, że wyjmujemy kalkulator, gra ma kalkulator. I każdy wyjmuje takie. Takie, dosłownie. Takie malutkie? Takie, które ledwo się wyciska i nagle ja wyjmuję ten. I każdy się zaczyna śmiać. Ale tak pozytywnie się zaczyna śmiać. Ale słuchaj, bo, ale łatwiej się wciska. Właśnie. A później, bo na fizyce nam pani pozwala kalkulator używać i każdy się, bo była taka cisza i było słychać tylko takie coś u mnie. I to tak... I każdy się ostaje. Ja też się śmiał. Dzisiaj masz jakie lekcje? Nie mam. Dlaczego? Bo wykryli koronawirus na szkole. Gramy sobie meczyk z tym, z Damianem i... No właśnie, gramy sobie po prostu. Muszę teraz nagrywać takie rzeczy, czasami sobie graliśmy, ale nie pokazywałem. Ale teraz, kiedy nagrywam codziennie vlogi, no to żeby coś było, to musi być. No nie? Jak tam, Damian? Ale jeszcze rogi dwa i będzie okej. Okay. Damian zdenerwowany jest. I zakup dokonany. Kupiłem najnowsze GoPro. To kupiłem na stronie, na głównej stronie GoPro, dlatego, że bardziej się po prostu opłacało. Hero 9. Nie wiem, kiedy przyjdzie, no pewnie za kilka dni. Wziąłem wersję taką z Aaaaaaj. Czyli ja będę miał 3 baterie. Bo ja wziąłem tą wersję i plus jeszcze dodatkowo jeszcze załadowałem sobie jedną baterię, a nie spojrzę. Kurde, to jest za... To jest tak, że tutaj Damian przyszedł, muszę szybko jechać, zaraz idziemy do Warszawy i szybko, mówię, zanim wyjedziemy, to jeszcze kupię. I to tak właśnie jest, że człowiek... Tak, bo to jest dodatkowa bateria, a ja oprócz tego kupiłem jeszcze dodatkową baterię. Czyli będę miał 3 baterie do GoPro 9. Już niedługo, może w przyszłym tygodniu. Zobacz, jako ciekawostkę. Z karty pobrało mi 1819 zł. Czyli za taką kwotę kupiłem GoPro z baterią, z takim, z narączkę do wody, chociaż ja mam takie, no ale dobra, w tym zestawie było. Karta pamięci, szybka karta pamięci i jeszcze taki jeden klips. Oprócz tego, co? Że co? Kupiłem dwie baterie? Dwie? Ale to zaraz. Czyli tak, w kamerze jest jedna, tu jest druga, trzecia i czwarta. Ale numer zrobiłem. No nic, dobra, kupione. I do tego jest roczna subskrypcja. Tylko właśnie, tu jest ten myk. I to mi wyszła ta cena 1800 zł. Czyli z tym wszystkim. I z roczną subskrypcją, gdzie mogę wrzucać filmy bez limitu. Automatycznie się wrzucają. Tylko chodzi o to, tu jest myk, że trzeba, i to będę chciał widzów, żeby pod koniec wakacji poprosić o to, że muszę tą subskrypcję anulować, bo tak to automatycznie mi się będzie naliczała i GoPro na pewno na tym zyskuje, że ktoś po prostu, tak jak ja, na następny rok zapomni i wykupi taką subskrypcję. A w Polsce, na oficjalnej stronie GoPro, wersja sama, czyli sama kamera, zobacz ile kosztuje. Wysyłka od poniedziałku. Aha, bo nie ma tej wersji, którą ja wziąłem. Czyli zobacz, ta wersja 2300 zł kosztuje. To jest kolosalna różnica. Nie wiem, skąd się wzięła taka różnica, że na głównej stronie GoPro można kupić po prostu dużo, dużo, dużo taniej. Kosmiczna to jest różnica. To jest za duża. To jest za duża różnica. Patrz, no. Dwa takie wielkie, to i za 17 zł. Nie wiem, dobra, Marcel, a ty co chcesz? Bo zobacz, miłość się pokaże. Krótka pauza. Witasz. Przyjechaliśmy jeszcze na skatepark, żeby tutaj rozwiązać problem z kierownicą. O, mama dzwoni. W Złotych Tarasach. No dobrze, ja tutaj jeszcze z nim załatwiam problem z kierownicą. Wiesz, i tutaj jak to rozwiązać. Za 5 minut wyjeżdżam stąd. I co? Będzie wyższa od tej. A ja... Kierownica? A ja na niej... Jak byłem? Słuchaj, nie masz wyjścia. Krótko mówiąc, nie ma wyjścia. Ścinamy troszeczkę kierownicę, bo na dole się wygięła i zobaczymy, czy rozwiążemy ten problem ścinając. Czyli sam dół po prostu zetniemy kierownicę. Patrz tutaj. Masz tylko małe. O to, patrz, 180 zł. A nie, one są na łokcie jakieś. Te są na ten, one są jakieś wielkie. 519, no to super.
I co? Ci skrzyło. Jest prosto, bo w sumie się nawet nie zna. I co, może tak być? Może być? Ale zobaczymy wysokość. Nie, będzie dobrze. No jest idealnie. Tak? Tak. Dzięki. Jedziesz i problem rozwiązania. A widzisz, tu są same na te, na kolana. No. Dobra, są dobre. Dobre są? Tak. Dobrze, daj mi opakowanie. Ej, dobra Mariusz, bo spotkaliśmy się z Lenką. Chcecie coś nagrać, tak? No do tak. Tego. Mój challenge będzie polegał na tym, że my... Ja jestem za tym, tak? Co? Właśnie nie znam. No to co? Chyba musimy się zgodzić. Jak to mówią? Jak challenge to challenge. Jesteśmy gotowi. No i okazuje się, że pomysł jest fajny, ale problemem są maseczki. A ty masz pomysł? Awaria. A ty nie ma, to masz też taką, moja, co? Popsuła się. Ja też, ostatnio mi też się popsuła dziurkę, musiałem robić. A później spotkałem koleżankę i mówię, co ty masz za maseczkę? Zjechały mnie. Tak, z kultury jest ozdobiony. Właśnie miałem ci powiedzieć, że jest... Podoba ci się, jak jest oświetlany? Słuchaj, zrób tak, odsuń się, żeby światło z tego nie wpadało. Podejdź bliżej. Przytrzymaj sobie drugą ręką, żeby było stabilnie. Ale ściąłeś czubek, specjalnie tak zrobiłeś? Przytrzymaj dwoma rękoma, będzie bardziej stabilnie. O, jest już było dobrze teraz. Jest okej? Mazuru, też kameru. Cześć! Tu Marcin, tu Marcin. I oglądamy dinozaury nocą. Ale super! No po prostu ja wyglądam, ale Marcin wygląda. Już Marcelku, dokończysz u mnie. Jak ja wyglądam? Marcin, a jak ty wyglądasz? Ty jesteś delikatniejsza, Marcel, ty za mocno wbijasz. No bo tata, u mnie ten, to nie działa. Za mocno wbijasz. Nie rysunąć. Ja nie wiem, jak ja wyglądam. Nóż. Ale Marcin, masz tatuaże nawet. Ale ty nic masz szminką. Ja mam szminkę? Tak. Naprawdę? Ja nie widziałem siebie. Kto wyglądał za moją szminką? Nie ja! No Marcelku, co tam? Co ty robisz? Powiedz mi. Co ty robisz? Co? Ale jakiś szczęśliwy jesteś. Szczęśliwy bardzo. Dobra, to jest ta chwila, kiedy spojrzę na siebie. O nie! Jak ja wyglądam? Cuda mam na twarzy! Wzór skórki na ciebie! Ale ja jestem kamuflaż! Jaki kamuflaż? Wojskowy! Wojskowy! Ja normalnie nie mam pojęcia, co to się wyprawia. No, tak, muszkieterka taka. Miłosz, wpadamy na jedzenie, znowu już fast food. Prawie, czyli tak mamy brie. I no nie mówię dalej. No nie mów, tata, proszę, nie wrzucaj tego. Nie wrzucaj. Dobra. I tak wrzucisz, bo wiem, że wrzucisz. Nie wrzucę. Zawsze wrzucasz. Dobra, my jedliśmy, pojedliśmy, podobno jestem brudny gdzieś tutaj. Dzięki za oglądanie i cześć. Zostaw łapeczkę w górę, jeśli ci się podobało. Jeśli nie, też zostaw. Cześć.